Nie wiedziałam, że będę mieszkała w przyczepie kempingowej. W międzyczasie kupiliśmy auto. No więc co się działo w ciągu naszych dwóch pierwszych lat życia na kółkach, życia w kamperze, życia w przyczepie kempingowej? Cześć, witam serdecznie, z tej strony Kasia Kempinguje. Zapraszam na specjalny odcinek, specjalny z wielu powodów, bo oto po pierwsze, dzisiaj jest dzień, kiedy po raz pierwszy od 2 miesięcy możemy wyjść poza teren kempingu. Także mamy wychodne i zabieramy Was ze sobą. Zapraszam na nowy film. Jest! Wolność! Proszę Państwa, wolność! Jak wygląda świat? O, tak samo. Dokąd idziemy? Idziemy na klify. Tam. Jesteście gotowi na fantastyczny widok? Jesteśmy w okolicach plaży Broad Sands Beach. Ja zawsze marzyłam o tym, żeby mieszkać w takim miejscu, żeby na plażę, nad morze można było dojść piechotą. No i udało się. Nie wiedziałam, że będę mieszkała w przyczepie kempingowej. Ale co tam, w życiu nigdy nie wiesz, co cię spotka. Ja miałam dużo szczęścia, bo ten czas izolacji wirusowej spędziłam na kempingu, w pięknym miejscu, ze wspaniałymi ludźmi. Jednak i tak teraz czuję się, jakbym wyszła z więzienia. Radość jest niesamowita. To poczucie wolności jest po prostu nieocenione. Absolutnie nie mogłabym przebywać w więzieniu. Po 2 miesiącach na kempingu teraz czuję, że po prostu wracam do życia. Zobaczcie, jak tutaj pięknie. Cudownie, że znowu możemy wychodzić. A to znaczy wiele, wiele ciekawych odcinków dla Was z naszej najbliższej okolicy. Dzisiaj mamy 2 powody do świętowania. Po pierwsze, możemy wychodzić poza teren kempingu. Jest! A po drugie, 1 czerwca, w dniu, kiedy oglądasz ten odcinek, prawdopodobnie w dniu premiery tego odcinka, miną dokładnie 2 lata od dnia, kiedy wyprowadziliśmy się z naszego domu i rozpoczęliśmy życie na kółkach. Aż się prosi o małe podsumowanie. I to jest fantastyczne miejsce, żeby takie podsumowanie zacząć. No więc co się działo w ciągu naszych 2 pierwszych lat życia na kółkach, życia w kamperze, życia w przyczepie kempingowej? Postaram się Wam to streścić. Po pierwsze, przeżyliśmy niezapomnianą podróż kamperem. Odwiedziliśmy Polskę, Niemcy, Francję, Szwajcarię, a nawet Włochy. Nie przypuszczaliśmy, że dojedziemy aż tak daleko. Przeżyliśmy niezapomniane chwile. Ta podróż była naszym spełnionym marzeniem. Poznaliśmy mnóstwo wspaniałych widzów, zwłaszcza w Polsce. Przeżyliśmy niezapomniane przygody. Podlinkuję Wam najciekawsze filmy w opisie. Kamper jechał na lawecie, piliśmy francuskie wino, chodziliśmy po Alpach, odkryliśmy włoskie winnice, jedliśmy pizzę we Włoszech. Odkryliśmy naprawdę tyle miejsc i przeżyliśmy takie chwile, przeżyliśmy więcej niż przez te 30 lat życia przed kamperem. W jeden rok przeżyliśmy więcej przygód i mieliśmy więcej wrażeń niż przez całe nasze dotychczasowe życie. A Wy byliście z nami w tym wszystkim i bardzo serdecznie Wam za to dziękujemy. Pierwszy etap podróży zakończył się dosyć wcześnie i były to dosyć gorzkie chwile, gorzkie miesiące. Musieliśmy wrócić do Anglii, żeby naprawić kampera, zrobić przegląd i nie zdołaliśmy już wyjechać po raz drugi, a marzyła nam się zima w Hiszpanii. Jednak nie ma tego złego. Przezimowaliśmy jakoś w McDonaldzie, a później znaleźliśmy pracę na kempingu i przygarnęła nas wieś Baron Arbor, miejsce, gdzie mamy swoją bazę i adres do dzisiaj. Po przepracowaniu 1 sezonu w Mill Park było nas stać, żeby naprawić kampera i ruszać w dalszą podróż, kontynuować naszą wyprawę i wreszcie spędzić zimę w Hiszpanii, co nam się udało w zeszłym roku. Myślę, że spadliśmy na 4 łapy, bo zakładaliśmy najpierw rok podróżowania, a rok zamienił się już 2. I mam nadzieję, że nie wrócimy do domu jeszcze przez wiele, wiele lat, a może już nigdy. Życie na kółkach jak najbardziej nam odpowiada. Bardzo jestem ciekawa, jakie są Wasze poglądy na ten temat. Czy wyobrażasz sobie życie takie codzienne, na dłuższą metę w kamperze albo w przyczepie kempingowej? Jeżeli tak, to dlaczego? Jeżeli nie, jakie są Twoje powody? Dla mnie to już jest teraz druga natura. Przepiękny dzień, żeby zakończyć kwarantannę, żeby wyjść na zewnątrz. Plaża jest fantastyczna.
Widzę, że na dole jest obozowisko, widzę kajaki, ludzi, którzy dopiero się budzą. Tak wygląda nasza najbliższa okolica. Nawijam o sobie, a przecież wy oglądacie to w Dzień Dziecka. 1 czerwca nastąpiła premiera tego filmu, więc wszystkim dzieciom, małym i dużym, życzę wszystkiego najlepszego. Życzę wam przede wszystkim, żeby niezależnie od wieku wasze wewnętrzne dziecko miało się dobrze, żebyście karmili je dobrymi przygodami, dobrymi spotkaniami i szli za głosem serca, a wtedy wasze życie zacznie się do was uśmiechać. Wracamy już do Mill Park, gdzie pokażę wam, jaka jest różnica między naszym pierwszym a drugim domem. Czas na małe porównanie, co się zmieniło od tego czasu, kiedy z kampera przeprowadziliśmy się do przyczepy. Jakie są różnice, jak nam się teraz mieszka i gdzie mieszkało nam się lepiej z naszym psem. W międzyczasie zrobiło się naprawdę gorąco. Jesteśmy z powrotem na kempingu, piękny letni dzień, a za mną kamper. Kamper, w którym wszystko się zaczęło 2 lata temu. 2 lata temu wprowadziliśmy się do naszego kampera i ruszyliśmy w podróż. Po powrocie mieszkaliśmy w kamperze na stałe i w sumie spędziliśmy w nim ponad 1,5 roku. To był nasz dom przez 1,5 roku. I o ile kamper jest funkcjonalny i myślę, że jak na przestrzeń, jaką tutaj mamy, jest to naprawdę wygodne miejsce do życia. Tutaj mamy salon, sypialnia była na górze, spaliśmy razem w alkowie. Tutaj na siedzeniu pasażera po obróceniu tego fotela Diesel miał swoje miejsce. Mieliśmy jeszcze nawet małą kanapkę dla gości, także było całkiem nieźle. Mieliśmy w pełni funkcjonalną kuchnię z lodówką, piekarnikiem, kuchenką i zlewem. No i tak sobie tutaj żyliśmy. Mamy też łazienkę z toaletą. Tutaj macie mały zwiastun tego, co czeka was w następnym odcinku. Jaki będzie temat, domyślacie się? W łazience mamy umywalkę i prysznic, brodzik i oczywiście toaletę. Także mieliśmy wszystko, co nam było potrzebne do życia. Z czasem zaczęło nam brakować pełnowymiarowej lodówki, więc dołożyliśmy szynę do przedsionka. Kupiliśmy mały przedsionek i w przedsionku mieliśmy lodówkę, piekarnik. Mieliśmy też początkowo szafki z ubraniami. Także mieliśmy wystarczająco dużo miejsca na wszystko i byliśmy przeszczęśliwi, że możemy mieszkać nadal w kamperze, możemy pracować i możemy oszczędzać pieniądze na kolejną podróż. Mieliśmy też szczęście, ponieważ dostaliśmy wspaniałą miejscówkę nad strumieniem. Te drzewa są cudowne, bo mieszkają w nich ptaki, poza tym dają nam cień na przyczepę, także mamy pełne słońce przez kilka godzin dziennie, a przez resztę dnia mamy na naszej miejscówce wspaniały cień. Od zeszłego roku sporo się zmieniło i zmieniła się też nasza sytuacja domowa, bo teraz mieszkamy w przyczepie, jest nam tam wygodniej, nawet jeszcze wygodniej niż w kamperze. Poza tym nie musimy już wozić wody z kranu, tam nieopodal. Mamy teraz serwis na miejscówce, także nasze życie, jeżeli chodzi o jakość naszego mieszkania, o ilość miejsca, no idzie ku lepszemu, bo teraz mamy do dyspozycji przyczepę z przedsionkiem, który jest wielkości przyczepy. Także mamy o wiele więcej miejsca dla siebie i dla naszego psa. I zaraz wam pokażę, jak to wygląda w środku i dzisiaj opowiem wam właśnie o tym, co w przyczepie jest lepsze dla nas niż było w kamperze. Proszę bardzo, właśnie nasz punkt serwisowy, nasz własny kran z wodą, odprowadzenie ścieków, nasze zasilanie. Także to wszystko teraz mamy na naszej miejscówce, co jest bardzo, bardzo wygodne. Nie musimy już dolewać wody, ponieważ mamy na stałe podprowadzony wąż, podłączony do otwartego kranu, w środku jest pływak, także woda dolewa się automatycznie. Zapraszam do środka. Tym razem mamy o wiele lepszy przedsionek wykonany z tkaniny, a nie z plastiku. Jest o wiele lepszej jakości niż ten, który nam się spektakularnie porwał w zeszłym roku. W zeszłym roku w tym starym przedsionku po prostu porwał nam się dach na całej niemalże długości. Mamy film o tych przygodach. Stało się to w szczycie sezonu turystycznego w połowie sierpnia, kiedy mieliśmy pracę po prostu po łokcie. Przyszliśmy któregoś dnia, o, w przedsionku widać niebo. I zrobiliśmy oczywiście o tym dla was filmik. Ten przedsionek jest o wiele lepszy, już służy nam
drugi sezon i mam nadzieję, że posłuży jeszcze dłużej. Także zobaczcie, co mamy w naszym przedsionku. Jest to nasz salon. To właśnie tutaj ja lubię sobie siadać i piszę wpisy na Kazik TV, planuję nowe odcinki. Tutaj najczęściej jest mój laptop, tutaj też jemy śniadania i obiady. W tej chwili tutaj sobie rośnie chlebek na zakwasie, który będę piekła w naszym przedsionkowym piekarniku. Mamy motywacyjną lodówkę. Gdybyśmy zapomnieli, jaka jest nasza największa pasja. Kilka wspomnień. Bardzo lubimy przedsionek nasz. Oczywiście tutaj realizujemy transmisję na żywo. To jest lampa podłączona już na stałe. Też sprzęt do streamowania. Mikrofon, kamera. No i widok, który widzicie niemalże w każdą niedzielę. Czasami nadajemy z tej strony. O, taka jest czasami perspektywa. Ale częściej macie widok na nasz ogródek. Mieliśmy duże szczęście do kupna przyczepy, bo szukaliśmy dokładnie tej. I udało nam się kupić w naszym regionie. I właśnie Bailey, wybraliśmy Bailey ze względu na sypialnię z tyłu. Bardzo zależało nam na tym, żeby sypialnia i salon były oddzielnie. Głównie z myślą o naszym psie, także o nas. Także tutaj w sypialni mamy taki układ kanap w kształcie litery L. Podoba nam się ten układ, ponieważ mamy więcej miejsca w salonie i generalnie przyczepa wydaje się większa niż jest w środku. Zobaczcie, teraz tutaj jestem w sypialni. Tak to wygląda. Oglądaliśmy różne przyczepy i najbardziej właśnie nam spodobał się taki układ kanapy w kształcie litery L, nie kanapy po obu stronach i stolik w środku. Oczywiście jest oddzielna sypialnia, do której można normalnie wejść, nie tak jak alkowa w kamperze. Kuchnia jest w środku przyczepy, to jest taka kuchnia boczna, można powiedzieć w korytarzu. Także kuchnia w korytarzu. Też w środku przyczepy łazienka. Łazienki są też różnie umiejscowione, czasami są na tyle przyczepy. Łazienka jest trochę większa niż w kamperze. Mamy szafeczkę z lustereczkami, tego nie było w kamperze. Mamy prysznic, który działa i teraz mamy gorącą wodę, wyobraźcie sobie. Ale nie korzystamy tutaj z tego prysznica, z tego brudzika, bo mamy łazienkę prywatną do dyspozycji z wanną. Także korzystamy z tej, mogliście to zobaczyć w odcinku Rutyna w przyczepie kempingowej. I dopiero jak kupiliśmy tę przyczepę i zobaczyliśmy właśnie, co ona ma w środku, to zorientowaliśmy się, jak ubogi był nasz kamper, kiedy go kupiliśmy i ilu rzeczy w nim nie było. Przyczepa jest mniej więcej z tego samego roku co kamper, ale jest o wiele lepiej wyposażona, jest w o wiele lepszym stanie. I tak mamy tutaj właśnie ten panel kontrolny, którego nie mamy po prostu w przyczepie. Mamy przede wszystkim, mamy trumę, mamy bojler do grzania wody na gaz i na prąd, tego nie mieliśmy w kamperze. Mamy wszystkie rolety i wszystkie moskitiery i one działają. I teraz właśnie, kiedy jest gorąco, te moskitiery są i te rolety termiczne są po prostu nieocenione. Mamy właśnie w pełni funkcjonalną kuchnię, też mamy piekarnik. Kuchenkę gazową, chociaż ja częściej korzystam z tej w przedsionku teraz. Mamy lodówkę na trzy rodzaje zasilania. Też służy nam za szafkę, ponieważ mamy naszą lodówkę motywacyjną w przedsionku. Naszym głównym źródłem ogrzewania jest grzejnik elektryczny, który jest podłączony. To jest grzejnik olejowy, bardzo wydajny, bardzo fajny. Ten grzejnik jest podłączony do termostatu. I możemy sobie ustawić temperaturę, teraz jest na 20 stopni, można nawet zmniejszyć, teraz jest tak gorąco, ale widzicie, że w środku jest 24,5 i tak jest nieźle, ta przyczepa jest nieźle izolowana, dlatego jeszcze właśnie z uwagi na psa, tutaj przy jego miejscu mamy mały klimatyzatorek, żeby mu nie było za gorąco. Ale myślimy jeszcze o innych rozwiązaniach, jeżeli chodzi o klimatyzację w przyczepie kempingowej. Także reasumując, mieszka nam się teraz o wiele wygodniej niż w kamperze.
Cieszy nas to, że w sypialni możemy sobie czytać książki, możemy oglądać telewizję. Oczywiście w kamperze też byliśmy szczęśliwi i dopóki nie znaliśmy realiów tej przyczepy, wydawało nam się, że jest po prostu super, ale człowiek już ma tak w swojej naturze, że zawsze chce czegoś więcej, chce lepiej i tak dalej. Więc my też już mamy pomysły właśnie na to, żeby kupić klimatyzator do tej przyczepy i to taki przenośny, żebyśmy go też mogli używać w kamperze, kiedy jesteśmy w podróży. Dosłownie dzisiaj Marek tutaj wymierzył miejsce na tym blacie i pomyśleliśmy, że skoro mamy tutaj źródło ciepłej wody, źródło czystej wody i mamy też odpływ, to możemy sobie kupić zmywarkę, dlaczego nie? Także idąc tym tropem, oczywiście też już mamy kolejną przyczepę. W dłuższej perspektywie już wiemy, na jaką przyczepę zmienimy tę, kiedy nam się znudzi, albo po prostu kiedy będzie nas stać i to nie będzie dla nas problem, żeby kupić przyczepę, która jest jeszcze większa i jeszcze lepiej wyposażona. Także tak to mniej więcej wygląda. Reasumując, ten taki zryw i decyzja, żeby zamieszkać w kamperze, ruszyć przed siebie, zmienić coś w swoim życiu, to była jak najbardziej dobra decyzja, absolutnie nie żałujemy. Jeżeli coś się stanie i nie będziemy mogli pracować tutaj w Mill Park, gdzie jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi, to będziemy po prostu szukać pracy na innym kempingu, ale póki co wiążemy naszą przyszłość właśnie z tym miejscem i z tą rodziną. Także bardzo, bardzo na plus wszystko. Oczywiście naszemu pieskowi też się tutaj żyje wygodniej, dobry piesek. Zobaczcie, jaka jest różnica temperatury. To jest temperatura w środku 23,1, a to jest temperatura, którą wydmuchuje ten klimatyzator 16,6. Także dieselek może się tutaj delikatnie chłodzić. Tak, diesel? Jak masz ochotę, a jak chce, to może iść tutaj do sypialni naszej, z czego często korzysta, jak nas nie ma. To jest dla nas duży plus tej przyczepy, że diesel w końcu może wskoczyć do nas do łóżka, jak ma się ochotę poprzytulać, albo jak my mamy ochotę się poprzytulać. Nie wiem, jak to u was jest, czy piesek może być w waszym łóżku, czy zapraszacie pieska na swoją pościel. No my zapraszamy, ale wiem, że to jest kwestia sporna. Także jeżeli chodzi o komfort życia, o udogodnienia, no dla nas to jest super, my nie potrzebujemy niczego więcej. No a największą nagrodą i największym plusem tego naszego życia na kółkach jest to, że praca, którą wykonujemy, daje nam 4 miesiące wolności. No i w mojej starej pracy nauczyciela, czy w Marka starej pracy, trudno by było, no to by było niemożliwe, żeby brać 4 miesiące urlopu każdego roku i jeszcze mieć pieniądze, żeby sobie podróżować i właściwie robić na co masz ochotę. Więc może dla was to się wydaje, że to jest duża niewygoda, mieszkanie w takiej przyczepie albo w kamperze, ale właśnie, jeżeli zaczynasz od maleńkiego kamperka albo wana, to później jak przeniesiesz się do przyczepy, przyczepa no wydaje się niemal mieszkaniem. Także jak zaczniesz tak bardzo hardkorowo, bardzo, bardzo minimalistycznie, to później nawet takie małe zmiany typu o, bieżąca woda, nie trzeba jej nosić, bo po prostu mają znamiona luksusowego hotelu. No więc jeżeli żyjesz prosto, to oczywiście niewiele ci trzeba do szczęścia. My jak najbardziej cenimy sobie właśnie wolny czas i możliwość podróżowania o wiele bardziej niż posiadanie domu, którego utrzymanie zajmuje ci właśnie wiele, wiele czasu i wiele pieniędzy. Także to była nasza główna motywacja, żeby ten nasz styl życia zmienić i przenieść się ze ścian na kółka. Bardzo sobie chwalimy takie życie, zarówno my, jak i nasz pies. No więc tak wygląda nasze mieszkanko na kółkach, nasza przyczepa z przedsionkiem. Nie ukrywam, że mamy dylemat, jeżeli chodzi o kampera. Rozważamy sprzedaż. Jednak mamy do niego spory sentyment. Nie wiemy jeszcze dokładnie, czy chcemy go sprzedać tak naprawdę. W międzyczasie kupiliśmy auto osobowe, to już po wyjeździe do Hiszpanii w tym roku. Okazało się, że kiedy wróciliśmy z Hiszpanii, nasza osobówka po prostu już za nie mogła, musieliśmy zmienić. Co będzie z kamperem? Zobaczymy. Zobaczymy. No sami nie wiemy. Sami nie wiemy, czy jesteśmy gotowi, żeby się z nim rozstać. Jeżeli pojawi się odpowiednia osoba, która nam jakoś przypadnie do serca i kamper jej przypadnie i oczywiście zaproponują nam dobrą sumę, no to oddamy kampera w inne ręce. Trochę nam go żal, bo stoi teraz biedny
na kempingu przez 8 miesięcy w roku, dłużej ani dalej nigdzie nie pojedzie. No ale znowu z drugiej strony, myśląc o naszej zimie, o tych 4 miesiącach w podróży, fajnie by było jechać kamperem, który może jeszcze nie jest idealny, ale już jest w całkiem przyzwoitym stanie, a przede wszystkim już go znamy i wiemy, czego się po nim spodziewać. Apetyt rośnie w miarę jedzenia i to jest dosyć przerażające, ale już myślimy właśnie o większym klimatyzatorze do naszej przyczepy, o zmywarce, a za rok, może dwa, o wymianie przyczepy na większą. Ale to wszystko zależy, jak potoczy się sezon 2020. Za kilka tygodni mamy otwierać nasz kemping i witać pierwszych gości. I właśnie po tym sezonie, który być może w tym roku będzie wyjątkowo przedłużony, po tym sezonie będziemy mieli właśnie już pogląd na to, co dzieje się za rok, ile mamy pieniędzy w portfelu, ile mamy czasu do dyspozycji, bo może być tak, że kemping będzie otwarty jeszcze w listopadzie, kiedy to normalnie byśmy wyjechali w podróż. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Ale reasumując, nie jest źle. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Mieliśmy dużo szczęścia do tej naszej rodziny tutaj w Milpark, która nas tutaj przyjęła nie tylko do pracy, ale przede wszystkim do swojej rodziny. I ostatnio właśnie ta sytuacja z kwarantanną, z izolacją, z pandemią, to była sytuacja, w której odsłoniły się charaktery wielu ludzi. No i my po raz kolejny przekonaliśmy się, że po prostu mieliśmy wielkie szczęście, jeżeli chodzi o właścicieli kempingów. I mimo, że nie mogliśmy wychodzić przez 2 miesiące, to ten czas minął nam tutaj z nimi bardzo miło, bardzo dobrze. Także mieliśmy i mamy naprawdę dużo, dużo szczęścia. I każdego dnia, kiedy się budzę i widzę, gdzie mieszkam, o, pieski nas witają. Właśnie każdego dnia oglądam moje podwórko, ktoś mógłby powiedzieć, o, mieszkają w przyczepie, w takim małym miejscu, tak mało mają przestrzeni. No my mamy przestrzeni więcej niż kiedykolwiek w życiu. Mamy jakieś 10 hektarów ogrodzonego terenu i jeszcze więcej na zewnątrz. Tam był dąb kilkusetletni, niestety straciliśmy go w zeszłym roku i można by rozpaczać. Ojej, taka szkoda, takie piękne drzewo. No rozpaczaliśmy kilka dni, ale w miejsce tego dębu powstała ściana, powstał piękny punkt widokowy. Na pewno wam pokażę w następnym odcinku to szczegółowo. I to jest też dla mnie takie przesłanie, że jak wam się zawali dąb, nastąpi jakaś wielka zmiana w waszym życiu, coś nieoczekiwanego, no to nie warto naprawdę płakać nad rozlanym mlekiem, tylko trzeba myśleć do przodu, trzeba planować, co można zrobić w sytuacji, w jakiej jesteś. Przede wszystkim trzeba działać. Ja powiem wam właśnie tylko o tym dębie szybciutko, że ten dąb niedługo wróci na swoje dawne miejsce, ale już w postaci ławek. Bo na dniach ma przyjechać dębina pozyskana właśnie z tego drzewa. Także kółko się zamknie i mimo tej naszej tragedii z dębem, wynik jest pozytywny. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Robię sobie teraz małą przerwę w filmowaniu i widzimy się wieczorem, bo chcę zakończyć ten piękny dzień, ten pierwszy dzień wolności i ten vlog specjalny dla was na 2-letnią rocznicę. Na 2. rocznicę życia na kółkach chcę go zakończyć z wami w wyjątkowym miejscu, także widzimy się wieczorem. Witamy z powrotem na klifie naszym okolicznym. Jest już godzina 20. Był dzisiaj wspaniały, cudowny, letni dzień. Nawet teraz jest jeszcze bardzo, bardzo ciepło. I właśnie z tego miejsca chcę wam wszystkim serdecznie podziękować. W historii naszego kanału i w naszej historii było sporo słodkich i gorzkich wątków i niejednokrotnie chcieliśmy sobie dać spokój z filmowaniem, z vlogowaniem. Mieliśmy momenty totalnego kryzysu, jednak w takich chwilach zawsze pojawiał się widz, widzka albo kilkoro z was. Pisaliście do nas, komentowaliście to, co robimy, dodawaliście nam otuchy i wiedzcie, że każde słowo, każda wasza reakcja, każdy komentarz jest dla nas na wagę złota i bardzo nas motywuje i popycha nas do dalszego działania. Sporo razem już przeżyliśmy, ale ja wierzę, że i tak najlepsze wciąż musi przyjść i że jeszcze przed nami wiele wspólnych podróży, wrażeń, miejsc i przygód do
przeżycia razem. Wygląda na to, że dotrwałaś do końca tego filmu. Gratuluję Ci serdecznie i dziękuję za każdy komentarz, zarówno ten pozytywny, ten, który chwali, jak i komentarze, które wskazują nam na rzeczy, które można poprawić, można zrobić lepiej i ciekawiej. Te głosy są dla nas bezcenne, dlatego zapraszam Cię do współtworzenia kanału Kasia Kempinguje Kazik TV. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, to koniecznie zostaw subskrypcję i zostań ze mną na dłużej. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa, pa. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału.